Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Maryjo, jest dzisiaj przed Tobą zakon rycerski świętego grobu Bożego w Jerozolimie, jego damy i kawalerowie zebrani na dorocznych rekolekcjach. Maryjo, Ty jesteś pierwszą i najpilniejszą uczennicą swojego Syna. Pomóż nam, abyśmy zostali Twoimi naśladowcami. Czy zawsze o tym pamiętam? Krewni z Maryją pragnęli zobaczyć Jezusa, któremu powiedziano: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się z Tobą widzieć. Ewangelista Łukasz daje nam klucz do odczytania zapisu, który uwypukla wewnętrzną postawę Maryi, bo Jezus mówi: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Bożego Słowa i wypełniają je. Każdy, kto słucha i wypełnia w swoim życiu usłyszane słowo, jest tak jak Maryja. W słowie o zwiastowaniu Łukasz pokazał, w jaki sposób Maryja stanowi wzór słuchania Bożego Słowa i ofiarnej uległości. Interpretowany w tej samej perspektywie epizod ten stanowi wielką pochwałę Maryi, która doskonale przyjęła i wypełniła Boży plan w swoim życiu. Maryjo, pomóż nam, aby w naszym życiu wypełniło się to błogosławieństwo Jezusa. Owszem, ale przecież błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Jezus, wypowiadając te słowa, pragnął ukazać, iż głębokie zjednoczenie z Bogiem i doskonałe przylgnięcie do Bożego Słowa są najbardziej czytelnym znakiem Jego Matki. Maryja jest dla wiernych światłem, świetlanym znakiem Bożego miłosierdzia i bezpiecznym przewodnikiem ku szczytom świętości i doskonałości ewangelicznej. W ewangelicznym opisie zwiastowania Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, wita w swoim domu Maryję słowami: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. To błogosławieństwo pojawiające się w Ewangelii Łukasza jako pierwsze ukazuje Marię jako tę, która dzięki swej wierze poprzedza Kościół w przyjmowaniu ducha błogosławieństw. Pochwała Maryi wypowiedziana przez Elżbietę zostaje pogłębiona przez rozmowę anioła z Zachariaszem. Po czym to poznam? Bo ja jestem stary i moja żona już jest w podeszłym wieku, pyta Zachariasz. A Maryja stawia inne pytanie: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Jakaż głęboka różnica pomiędzy wewnętrzną postawą bohaterów obu wydarzeń. Anioł krytykuje Zachariasza za jego niedowiarstwo, natomiast pochwala Maryję, która nie uzależnia swojej zgody od jakiegoś widzialnego znaku. Szukała sposobu, a nie wątpiła we wszechmoc Bożą, tak komentuje ten tekst święty Augustyn. Maryjo, pomóż nam szukać sposobu wypełnienia słowa Twojego Syna. Również kontekst, w którym zostają przekazane obie zapowiedzi, podkreśla głęboką wiarę Maryi. Sytuacja Zachariasza była korzystniejsza, a jednak jego odpowiedź niekoniecznie. Otrzymuje on zapowiedź od anioła w świątyni jerozolimskiej, przy ołtarzu, przed miejscem świętym. Anioł zwraca się do niego w momencie, kiedy on składa ofiarę kadzenia, a więc podczas spełniania funkcji kapłańskiej, w ważnej chwili jego życia. Boża decyzja zostaje mu przekazana podczas wizji.
Te szczególne okoliczności stanowią motyw zachęcający do jego szybkiego przyjęcia. Przekazanie zapowiedzi Maryi odbywa się natomiast w kontekście bardziej prostym i powszednim, bez zewnętrznych elementów o charakterze sakralnym, które towarzyszyły Zachariaszowi. Łukasz nie wskazuje dokładnie miejsca, w którym odbyło się zwiastowanie narodzin Pana. Mówi jedynie, że Maryja znajdowała się w Nazarecie, w niezbyt ważnej wiosce, która nie wydaje się predestynowana do tego rodzaju wydarzenia. W kontekście z niebiańskim wysłannikiem uwaga skupia się na treści jego słów, wymagających od Maryi bardzo uważnego słuchania i czystej wiary. Ten ostatni element pozwala nam docenić wielkość wiary Maryi, zwłaszcza jeśli porówna się ją z występującą postawą tych, którzy domagają się widzialnych znaków, by uwierzyć. Natomiast dziewica zgadza się na wolę Bożą jedynie ze względu na miłość do Boga. Podobnie jest z nami. Każdy z nas znajduje się w jakimś miejscu, może mniej znanym niż inne, a tak jak Maryja, i do nas kierowane jest tam Boże Słowo. Maryjo, pomóż nam przyjąć słowo Twojego Syna i zgodzić się z Jego wolą. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Tylko Bóg może czynić rzeczy niemożliwe dla człowieka. Odpowiedź anioła otwiera drogę do współpracy dziewicy z Duchem Świętym w zrodzeniu Jezusa. Zostaje zainicjowane wolne współdziałanie osoby ludzkiej w wypełnianiu tego Bożego zamiaru przez wiarę. Chrystus jest przyjęty z wiarą i poczęty dzięki wierze. Najpierw gości wiara w sercu dziewicy, a następnie ma miejsce płodność w łonie matki, powiada święty Augustyn. Akt wiary Maryi przypomina nam wiarę Abrahama, który u zarania Starego Przymierza uwierzył w Boga, dając w ten sposób początek nowemu rodowi. Na początku Nowego Przymierza również Maryja dzięki swej wierze wywiera decydujący wpływ na dokonanie się tajemnicy wcielenia, stanowiącej początek i zawierającej treść całej odkupieńczej misji Jezusa. Ten ścisły związek między wiarą a zbawieniem ukazany przez Jezusa podczas Jego publicznego życia. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. A On do niej powiedział: córko, Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Albo Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym Ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu powiedział: idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. Maryjo, pomóż nam zrozumieć podstawową rolę wiary, która jest u początków dzieła zbawienia rodzaju ludzkiego. Maryjo, jestem przy Tobie, pamiętam. Maryjo, jestem cały Twój. Na męsie jasnogórskiego ołtarza widnieją słowa Sub tuum presidium, pod Twoją obronę. Jak każdego wieczora w czasie modlitwy apelowej, pod Twoją obronę, Matko, oddajemy cały Kościół powszechny, Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego. Oddajemy całą naszą Ojczyznę wraz z jej pasterzami, na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Oddajemy Ci, Matko, obecnych wśród nas, księdza arcybiskupa Wacława Depo, księdza biskupa Piotra Skuchę, któremu dziękujemy za dzisiejsze rozważanie. Oddajemy, Matko, intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, intencje dobrodziejów tego miejsca, tych, którzy modlitwą, cierpieniem i ofiarą wspierają jasnogórskie sanktuarium. Pod Twoją obronę, Matko, oddajemy zgromadzenie sióstr szkolnych de Notre Dame, które
w Otwocku nawiedzasz w kopii swojego cudownego wizerunku. Oddajemy pielgrzymów dnia dzisiejszego, pielgrzymów z Warszawy oraz pielgrzymów z parafii ofiarowania Najświętszej Maryi Panny z Wadowic, którzy jak każdego 16 dnia miesiąca pielgrzymują tutaj, aby dziękować za dar świętego Jana Pawła II. Pod Twoją obronę, Matko, oddajemy parafię świętego Józefa ze Świdnicy, która przybywa tutaj, aby podjąć trud nocnego czuwania. Pod Twoją obronę, Matko, oddajemy wszystkie nasze intencje i pragniemy rozważać tajemnicę dźwigania krzyża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Do Ciebie, Matko, wołamy, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża, naszymi prośbami, raz nie radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przywód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława oraz księdza biskupa Piotra prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. Na progu swojego pontyfikatu Jan Paweł II pisał w Redemptor Hominis, że Kościół nie może odstąpić człowieka, którego narodziny, którego los, przeznaczenie, cierpienie i śmierć są zjednoczone z Chrystusem. Tym bardziej zdumiewające jest, że jeszcze w roku 1966 Karol Wojtyła pisał, że ta więź z Chrystusem sprawia, że każdy w naszej ojczyźnie może się poczuć u siebie. Dlatego prośmy, aby nas nie traktowano jako wspólnoty zamknięte na siebie nawzajem. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.